czy trudna ta część humanistyczna, czy też dało się napisać? Dało się napisać, nie była aż taka trudna, nie było bardziej dawna historii. Była wiedza bardziej ogólna, a Polski była rozprawka, także się przygotowaliśmy do tego i tak było. Pisaliśmy rozprawek na polskim, więc byliśmy do tego dobrze przygotowani. Był łatwy, jak się wszyscy spodziewali, dali nam rozprawkę na języku polskim, a historia też, wszystko było do zrobienia. Jaki był temat rozprawki? Czy marzenia mają moc sprawczą i co było łatwe do uzasadnienia? Mogło być gorzej, aczkolwiek jakoś to poszło. Nie był najcięższy, myślałem, że będzie cięższy. Jakieś przykłady, poleceń? Z historii, z języka polskiego? Co trzeba było zrobić? Chwilkę, myślę. Tak, na gorąco. Trzeba było zrozumieć teksty, bo trzeba po prostu dobrze czytać i rozumieć te wszystkie teksty. Zbyt łatwe nie było. Jakieś przykłady, poleceń, czego było dużo? Już słyszałam, że czytania ze zrozumieniem dosyć spora. Tak, ale trudne nie było bardzo. Rozprawka była na temat, jeśli się o czymś marzy, to się spełnia, coś takiego. No nie było trudne. Nawet nie kazali, że przykładów konkretnych skąd dawać, że jest tylko z lektur, można samemu było sobie książkę wybrać. A historia, WOS? Sporo dat? Czy... Raczej nie, ogólnie dość proste. Z poleceń wszystko można było zrozumieć. Nietrudne polecenia, wszystko dało się... Wszystko dało się zrobić. Polski był prostszy niż historia. Historia w sumie też była łatwa. Trzeba było uważać i czytać właśnie. Długie teksty były. Wiem, że była rozprawka. Wiem, że dużo czytania ze zrozumieniem właśnie, tak? Były strasznie długie teksty, więc trzeba było dokładnie czytać. Ale rozprawka była na przyjemny temat. O marzeniach. Tak. A proszę powiedzieć, jak w takim razie nastroje przed kolejnymi dniami? Jutro, przed tą częścią przyrodniczą, przed językiem obcym? Dobrze. Przyrodnicze na pewno trudniejsze będą. Angielski? Na luzie? Na luzie. No, jutro może być trochę gorzej, bo słabiej jesteśmy przygotowani z przyrodniczych, ale angielski co roku będzie najprawdopodobniej łatwy. Wszyscy są dobrze przygotowani. Proszę powiedzieć, jak nastrój w takim razie przed kolejnymi dniami? Jutro będzie gorzej niż dzisiaj? Lepiej niż dzisiaj? Nie, myślę, że będzie spokojnie. Też będzie raczej łatwo, prosto. Dobrze, raczej bez żadnego stresu. Wiadomo, to co już przerobiliśmy, to już zostało przerobione i niczego więcej się nie nauczymy. Jedynie można sobie coś przypomnieć. I ja to matematyki się troszkę boję, ale myślę, że będzie w miarę prosta. Mam taką nadzieję. Przyrodniczo to myślę, że słabo będzie. Nie jestem jakiś dobry z tych przedmiotów. A angielski to... Czy nie boję się ani troszkę? Ja właśnie podobnie. Przyrodniczo najgorzej. Nie najgorzej, jest okej. Jakoś będzie. Bez stresu, na luzie. Tak. Jakieś sposoby na stres, czy też nie ma stresu? Nie ma. Przyjaciółmi się spotykać, się nie stresować przed egzaminami. Nie, wszyscy luźno chyba mi się wydaje podchodzą, bo to nie jest najważniejszy egzamin w naszym życiu. On za wiele nie zmieni. Nie, nie było. Bardzo luźno podchodziliśmy, tak się nie baliśmy. Czy szkoła ponadgimnazjalna już wybrana? Myślę, że chyba tak, zostanę tutaj, ale jeszcze nie jestem pewny. Nie bardzo. Też nie bardzo. W sumie tak, ja też mam wybrane. Tutaj, czy może jakieś inne? Nie, trzecie. Tutaj. No tak jeszcze się zastanawiamy, przynajmniej ja. Ja myślę, że zostanę tutaj. No ja raczej też. W drugim. Także drugie albo jeszcze pierwsze się zastanawiam.